Wygląda na to, że po wielu perypetiach Grecja będzie miała tym razem rząd. Rząd, który powstanie w najbliższych dniach, no jednak będzie być może gabinetem słabym, gabinetem, który będzie musiał jednak spełnić pewne zobowiązania dane wyborcom, a to nie będzie łatwe, bo obiecywano, że będzie Grecji lepiej, że będzie ludziom się żyło jakoś wygodniej i to wymaga jednak wielu uzgodnień z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, z Unią Europejską, jak również z Bankiem Centralnym, a tych uzgodnień jakoś, te uzgodnienia trudno będzie jednak osiągnąć, dlatego że na przykład największy kraj, który pomaga Grecji w tej chwili, czyli Niemcy, uważają, że wszystkie zobowiązania Grecja powinna wypełnić. To oznacza, że program oszczędności, cięć budżetowych musi zostać nadal realizowany, a to z kolei osłabia rząd, który według niektórych opinii może przetrwać rok, może nieco dłużej, ale potem doprowadzi się do nowych wyborów, dlatego że czas nie jest dobry i czas, który rząd ten będzie posiadał, mierzony będzie jednak sukcesami w negocjacjach z Unią Europejską i tymiż właśnie instytucjami międzynarodowymi, które wspomagają Grecję. Jedno jest pewne, Grecja i rząd to jest dobra wiadomość dla rynków, to jest dobra wiadomość dla Europy, przynajmniej na razie.